Pierwsza uwaga, to taką chciałem zwrócić uwagę, że mam wrażenie, może to jest mylne wrażenie, że ostatnio na tym polskiej scenie katolickiej jakiegoś przechadzu duchowego, rekolekcje, konferencje mają charakter troszkę rozrywki duchowej. Że wielu z was, może mnie też to dotyczy trochę, chodzimy na różne konferencje, na różne kazania, tak z nadzieją, że ktoś mnie fajnie zabawi. Że ten Pawlukiewicz na jakiś taki fajny żart powie, że kurde, no będzie, no dobrze przyszedł, no fajnie, no. Dlatego jednego żartu warto było, nie? Że ten Szóstak tak przyłoży tym razem, tak przypierdzieli, że normalnie aż gęsia skórka będzie, nie? Że ta Malina jakiegoś króliczka wyciągnie z kapelusza i no będzie fajnie, no. Więc ja bym chciał z tej konwencji trochę wyjść dzisiaj, ponieważ sam temat jest taki, że mi się wydaje, że nie potrzebuję fajerwerków żadnych. Jest tak interesujący sam temat, że i jakoś spróbujmy razem może spróbować przynajmniej wyjść z takiej konwencji rozrywki do pewnej refleksji takiej, no każdy niech snuje refleksję jak chce. Ja tam będę wrzucał jakieś kamyszki do ogródka, a to, co się dzieje tutaj u każdego z was, to może czasami innymi sobie ścieżkami chodzić, nie? Samo myślenie ma już wielką wagę, no. Ja, które mogę sobie usiąść i pomyśleć, to ja pamiętam, jak pierwsze lata, kiedy miałem pustelnię swoją i strasznie narzekałem, że nie mam tam prądu. Kiedyś z Rogowskim rozmawiałem, to jest taki ksiądz, profesor Rogowski, mnóstwo fajnych książek napisał, polecam. Mistyka gór, mistyka teatr, jak Jakub z aniołem, wiele innych bardzo fajnych książek. Podróżnik, himalaista, alpinista. I kiedyś mu tam się żaliłem, że wiesz, że nie mam tej prądu się w pustelni i tak. A mówię, a po co tam jedziesz? Wiesz, jadę do książek, które poczytać, które tamtego. A mówię, czyś się zgłupiał? Książki możesz czytać w domu. A mówię, to po co ja mam tam jechać? No żeby usiąść i zapomyśleć. Usiąść i pomyśleć. Czasami, żeby móc pomyśleć, potrzebujemy do tego naprawdę dobrej atmosfery i przede wszystkim musi zejść z nas coś też, nie? I zauważyłem, że jak do pustelni teraz rzadziej jeżdżę, zresztą pustelnie mi myszy zdarły, szczerze mówiąc, no. Jest obecnie w stanie ruiny pożartej przez myszy. Straszne to zwierzęta, tępcie, gdzie widzicie, mysz widzieli, trzeba zabić. To okropne zwierzęta. Ale dopóki jeździłem, to widziałem, że pierwszego dnia nie jestem w stanie myśleć. Mam tak w głowie wszystko, że o myśleniu nie mam mowy. Dopiero trzeciego, czwartego dnia zacząłem myśleć. Zauważyłem, że jak słyszę, jak korniki jedzą moją pustelnię, to zaczynam myśleć. Słuch się zmienia też i w pewnym momencie słyszę w nocy, żrą. Żrą drewno, no. Oto już powoli można zacząć myśleć. Jesteśmy pod koniec obozu, jesteśmy... Przed oczyma mam piękne widoki gór z różnych perspektyw. Niektórzy mają z perspektywy Gubałówki, niektórzy z perspektywy Orlej Perci, niektórzy z perspektywy Rysów. Ale te widoki nam bardzo pomagają w pewnej refleksji. Dobrze. Ja przyznam też, że podejmując ten temat przyjaźni, jestem w dosyć niekomfortowej sytuacji, ponieważ jestem w sytuacji utraty przyjaźni. Ostatnio takie lata są, że tracę kolejnych przyjaciół z różnych powodów i trochę to jest trudne w moim życiu. Także mówię też o sytuacjach, które trudnych dla mnie. W kościele pozwoliłem sobie na przytoczenie poglądu Krzysia Grzywocza, że chrześcijaństwo jest duchowością przyjaźni. Chrześcijaństwo w zasadzie jest bardzo proste. Chrześcijaństwo jest kilka stwierdzeń. Chrześcijaństwo jest, mam bardzo prostą religię i dzisiaj może nam się udać, jeśli zdążymy obronić też tezę, że chrześcijaństwo jest duchowością przyjaźni, że jest oparte na przyjaźni, że wszystko tej przyjaźni ma służyć. Człowiek dojrzały to jest taki człowiek, który jest w stanie budować więzi. Po tym można poznać człowieka dojrzałego, że jest w stanie budować głębokie i trwałe więzi. I trwałe więzi, bo przyjaźń to jest taka trwała więź. No i to, co mówiłem wam, celem każdej terapii jest uzdolnienie człowieka do budowania więzi. Celem każdej spowiedzi jest uzdolnienie nas do budowania więzi. I to zarówno w tym porządku natury takiej, jak i porządku łaski.
czyli i wertykalnie, i horyzontalnie, i wertykalnie. Nie? Czyli i przyjaźni z ludźmi, z Bogiem. A niewola grzechu to niewola więzi, niewola budowania więzi. No i wielu ludzi płacze, może też do tych ludzi należycie, że nie umie budować głębokiej więzi. Nie umie, po prostu nie. Oni tego pragną, chcą, też szczere pragnienie i też szczere jest to, że nie umieją tego. Oczywiście pytanie, czy tego się można nauczyć, to może na inną konferencję, ale to jest bardzo ważne pytanie. Jak się uczyć budować głębokie przyjaźnie? Cała machina Kościoła, cały gmach teologii, przepisów, liturgii, co kiedy dotknąć, gdzie jak się ukłonić, gdzie przystanąć, kiedy kroczyć, a kiedy iść, kiedy siedzieć, a kiedy zasiadać. Cała ta machina Kościoła ze wszystkimi prałatami, kanonikami, rektorami, biskupami, diecezjami, kuriami, gdzie siedzą przy komputerkach kurialiści w przyciasnych sutannach i coś tam piszą. Wszystkie te uczelnie katolickie, cały ten wielki gmach Kościoła, zakony z wszystkim tym, z charyzmatami swoimi, to wszystko ma być zaprzężone do budowania przyjaźni. I taki ma sens. Jeśli to nie buduje przyjaźni, to po prostu nie ma sensu. To jest tak, jakbyśmy wyobrazili sobie winnicę, gdzie wszystko jest. Rosną rzędy winorośli, wiszą ciężkie grona winne, są ludzie do pracy, jest krzątanina, stoi tłocznia, wszystko jest, stoją butelki, nawet korki nawet poukładane są, wszystko. Tylko nie ma wina. Po cholerę taka winnica. Nawet gdyby wszystko było. Winnica, która nie daje wina. Po co nam cały Kościół, po co nam całe te przepisy, cały katechizm Kościoła katolickiego, po co nam to wszystko, jeśli by z tego nie miała się rodzić przyjaźń? To do niczego nie jest potrzebne. Wczoraj żeśmy sobie mówili o tych trzech rodzajach przyjaźni. O przyjaźni jakiej? Cielesnej, tak, byłaś blisko. Cielesnej, dalej? Światowej i duchowej, nie? Trzy rodzaje przyjaźni. I do tego już nie będę nawiązywał. Dzisiaj chciałbym się zapytać tak siebie i was, czy są jakieś prawidła kierujące przyjaźnią? I czym naprawdę jest przyjaźń? I będę się odwoływał do tego Elreda z Rivo, tego człowieka, który... Taką cieniutką książeczkę nie ma. Ja widziałem w kuchni, gdzieś leżała. Niebieska książeczka Elreda z Rivo, Przyjaźń duchowa. Nie wiem, kto to przywlekł. Tak? Jakbyście tam gdzieś widzieli, to możecie pokazać, możemy wszystkim. Nakład wyczerpany, nie ma szans. W XI wieku ten człowiek pisał książkę 7 lat. Cieniutką książkę o przyjaźni. Skorzystał z całej wiedzy, także świata antycznego. On bardzo nie bał się świata antycznego, kochał świat antyczny. Ile razy tam Cicerona cytuje. Człowiek niezwykle światły i bardzo wrażliwy. 7 lat pisał cieniutką książeczkę o przyjaźni. I do tej książki będę się odwoływał. I tam w tej książce można znaleźć też, że Elred z Rivo mówi o takich 4 stopniach jakby przyjaźni. Pierwszy stopień przyjaźni, i to świetnie widać na podstawie przyjaźni Dawida i Jonatana. Kapitalnie. To jakby o nich pisał. To jest taka książkowa, klasyczna przyjaźń. Jak to się czyta, to jest coś niesamowitego, coś pięknego. Pierwsza sprawa to jest wybór. Wybór. Przyjaźń dokonuje się przez wybór. Przez wybór i rozwój. Przez wybór i rozwój. Chrystus też mówi, ja was wybrałem. Ja was wybrałem. To jest świadomy wybór. Przyjaciela trzeba wybrać. Czymś zupełnie innym jest kolega, znajomy. Znajomych kolegów się nie wybiera. No. Czasami trzeba mieszkać z tymi, z kim trzeba mieszkać. To jest jakiś kolega z pokoju, jakiś znajomy z tego roku. I dobrze mieć duże grono znajomych i duże grono kolegów, żeby było z czego wybierać. Ale przyjaciela się wybiera. Przyjaciela sobie upatrzyć coś, a przyjrzeć się, przyglądać. O, kto wie, może jeszcze się poprzyglądam, ale być może on, nie? Z tego wyłaniają się przyjaźnie, czyli taka głębsza zażyłość, nie? Nie ma chyba gorszej rzeczy, jak człowiek taki odizolowany, taki człowiek, który żyje zupełnie sam.
I czasami tacy ludzie czekają na wielką... Mnie nie interesują znajomi, mnie nie interesują koledzy. Ja czekam na wielką miłość, ja czekam na wielką przyjaźń. Skąd ona się ma wziąć? Skąd? Z pustyni? Z czterech ścian? Ze ściany nagle zejdzie obraz? No chodź, zaprzyjaźnimy się. Pies zamieni się w człowieka nagle. No, to nie można się wziąć znikąd. To, że tu jesteśmy razem, że nas tylu też, to jest cudowne. No. Bo jest duże grono znajomych, kolegów, ludzi bliskich mi, z których mogę wybrać przyjaciela. I im większe to grono, tym większe prawdopodobieństwo znajdziemy przyjaciela. To wszyscy, którzy są z Politechniki, to wiedzą, o czym mówię. No. A tych z Uniwerku przepraszam za niejasność myśli. Jeśli taki człowiek, który nie ma grona znajomych, nie ma grona kolegów, spotyka przyjaciela, to w nim odzywa się ogromny głód. Głód przyjaźni. W tym człowieku nagle lokuje wszystko. Nie? To też nie może być nieznajomy. No wyobraźcie sobie, siadacie sobie na ławeczce gdzieś tam pod krokwią, przy parczku, tam gdzie wiewiórki biegają i odbierają orzeszki. Nie? I siedzicie sobie, nagle przysiada się ktoś i mówi: dzień dobry, dzień dobry. A może byśmy zostali przyjaciółmi, wie pan? Ja tu mam taką deklarację przyjaźni, może byśmy ją podpisali wzajemnie. Co robisz? Delikatnie, ale skutecznie zmieniasz ławeczkę, park albo miasto. Nie? Wariat, porąbaniec. Trzeba wiać. I słusznie, przy takim człowieku trzeba wiać. Jeśli po tym obozie ktoś od razu ci zaproponuje wielką przyjaźń, ostrożnie. Nie wiesz, kim jestem. Ja cały obóz udawałam. Ja normalnie nie piorę. Tak. Ktoś, kto nie... Tylko ten, kto doświadczył, kto jest mistrzem w znajomości, w koleżeństwie, będzie mistrzem w przyjaźni też. Też w takim koleżeństwie, w znajomości odkrywam pierwsze reguły przyjaźni. W tym odkrywam pierwsze reguły przyjaźni. Także przyjaźń zakłada wybór. Ma pewną dynamikę. Różni się od koleżeństwa. Kolegę nie wybieram, a przyjaciela wybieram. To nie jest też jakieś przedłużenie tylko. Gdzie nagle nie wiem, nagle... Nie. To jest wybór. To trzeba powiedzieć, ja wybieram ciebie na przyjaciela. Czy przyjmujesz ten wybór mój? Ja cię wybieram. Chciałbym, żebyś... Zobaczcie, że Dawid i Jonatan trzy razy zawierają pakt przyjaźni. Podpisują jakiś pakt przyjaźni. Przymierze, zawierają jakieś przymierze. To jest przymierze przyjaźni. Tak samo jak nagle nie jest tak, że jest jakaś dziewczyna, z którą coś tam i nagle ona staje się żoną. No, ona staje się żoną. Nie, że... Budzimy się po trzech miesiącach, no, żoną twoją jestem. Tak, bezboleśnie to nastąpiło. Nie? No nie nastąpiło. To jest ból tego wszystkiego, współżycie przed ślubem, ale bardziej zamieszkanie przed ślubem prowadzi do tego, że nie może być jasno wyklarowanego wyboru, że nie mogę się oświadczyć. Ja ciebie wybrałem, czy przyjmujesz mój wybór? Ja ciebie wybieram na swoją żonę. To ja ciebie wybrałem. Potem przychodzą kryzysy małżeńskie, mogę sobie powiedzieć, ja ją wybrałem, to ja ją wybrałem. To ja świadomie ją wybrałem. No. I to jest przyjaźń. Jedynie, że przyjaźnią nazywamy jakieś takie różne znajomości. Nie? Mam 300 przyjaciół na Facebooku. Wymień imiona. No żartujesz chyba. No. Fajni przyjaciele, jak nawet imienia nie pamiętasz. Nie? Do przyjaciela nie tylko pamięta się imię, pamięta się daty urodzenia, daty imieni, numer telefonu, numer buta, upodobania, jakie kolory lubi. O przyjacielu się wie wszystko. Co to może za przyjaciel na Facebooku? To jest ledwo znajomy. To jest facebookinian jakiś taki życiowy. No? Może byśmy spróbowali tam otworzyć to okno, jakby tam się jeszcze udało, bo powoli będzie się robiło duszno. Także na początek sprawa wyboru, dobrze? Sprawa wyboru. Potem Erlet z Rivo mówi coś ciekawego. Mówi, że potem musi być próba. Potem musi być próba. Że przyjaciel to jest ktoś po próbie. I w życiu Jonatana i Dawida jest kilka prób. To jest przyjaźń wypróbowana. W Starym Testamencie uważano, że Bóg nie przyjaźni się z ludźmi. Przyjaźni się z niektórymi wybranymi. Patriarchami,
królami już mniej może, z tym wielkimi postaciami się przyjaźni. I na przykład Abraham, to jest taki przyjaciel po próbie, zabijesz dla mnie swojego syna? Poddajmy próbie naszą przyjaźń. Więc próba w przyjaźni jest czymś bardzo wartościowym. Dobrze, jeśli w przyjaźni następuje próba, bo przyjaciel ma być kimś wypróbowanym, ma być po próbie. Narzeczeństwo to już jest jakiś wybór, ale dopuszcza jeszcze jakiś czas próby nawet. To nie jest tak, że ja cię wybieram na przyjaciela i od razu zaczyna się przyjaźń. Nie. Warto, jak coś wybieram, zaczekać z tym. Jak w zakonach ktoś wybiera życie zakonne, ile czeka na pierwsze śluby? 2-3 lata, tak? W niektórych zakonach dłużej. Ja wybrałem franciszkanów i teraz poczekajmy. Teraz poczekajmy. Nie od razu. Budowanie przyjaźni to jest coś, co trwa długo. To jest długi proces. To jest też, przyjaźń też trwa długo, czasami całe życie. To jest inwestycja na całe życie, dlatego bez pośpiechu. Nawet jak w sercu dokonujemy wyboru, to potrzebujemy jeszcze czasu. Trzeba rozeznać, czy dla siebie się nadajemy. Czy ty się nadajesz dla mnie, czy ja się nadaję dla ciebie. Czy jesteśmy zdolni do przyjaźni. Może ty nie jesteś zdolny, może ja nie jestem zdolny do przyjaźni. Może się okazać, że w tym momencie ktoś jest niezdolny do przyjaźni. Powinien jeszcze zostać na poziomie znajomości. Może przyjaźń będzie za 2 lata, ale teraz na poziomie znajomości. Potrzebujemy czasu. Potrzebujemy czasami czasu, żeby uzdrowić coś w nas, w sobie. To jest wypróbowany przyjaciel. Jonatan i Dawid to jest wypróbowany przyjaciel. Na chwilkę się zatrzymam nad takimi cechami, które uniemożliwiają przyjaźń. Ludziom, którzy są uwikłani w takie cechy, dla tych ludzi przyjaźń jest bardzo trudna. I powinni usilnie się zatroszczyć, aby zwalczyć takie wady. Aby zostali uznani za zdolnych do przyjaźni. I tak się nawiązać do Księgi Mądrości Syracha. Ciekawe, że jeśli mówimy o przyjaźni, to w Piśmie Świętym najwięcej znajdziemy w Księdze Mądrości. Przyjaźń to jest mądrość życiowa. Jak nie mam przyjaciela, nie mam po co żyć. Nie mam po co żyć wtedy. Więc Syrach twierdzi, że tak. Łatwe popadanie w gniew, niestałość, podejrzliwość i wracamy do wczorajszej konferencji, gdzie ta cecha została przypisana tylko kobietom, a nie jest to prawda, gadulstwo. Czy jeszcze raz? Łatwe popadanie w gniew, niestałość, podejrzliwość i gadulstwo. Te 4 cechy szczególnie uważa Księga Mądrości Syracha, że są utrudniają przyjaźń. Ktoś, kto łatwo wpada w gniew, to taki człowiek, który nie ma agresji, tylko agresja ma jego, nie? Jest w posiadaniu agresji. Są nieobliczalni tacy ludzie. Taki zdenerwuje się, tak jak się zdenerwuje, lepiej do studni skoczyć, nie? Gdziekolwiek, tutaj, rzucić się do potoku, mimo że pusty. Taki człowiek jest nieobliczalny zupełnie. A jednym z najważniejszych potrzeb w przyjaźni jest poczucie bezpieczeństwa. To jest jedna z najważniejszych potrzeb, która ma być zapewniona, nakarmiona w przyjaźni. Przy tobie się czuję bezpieczny, przy tobie mi nic nie grozi. Ty nie będziesz człowiekiem porywczy, nie wpadniesz nagle w gniew. Przy tobie mi nic nie grozi. Taki ma być przyjaciel. Najgłębsze poczucie bezpieczeństwa daje przyjaciel. Wszystko mogę mu powiedzieć. Także człowiek, który popada w furię, nie da rady. Niestałość. Do cech przyjaźni należy trwałość. Chrystus mówi, nazywam was przyjaciółmi. I mówi, nigdy cię nie opuszczę. Od razu, na jednym oddechu prawie. Nazywam cię przyjaciółmi i nigdy cię nie opuszczę. Ty mnie może, ale ja cię nigdy nie opuszczę. Nawet gdyby rodzona matka cię opuściła, co jest niemożliwe, to ja cię nie opuszczę. I ta cecha odróżnia przyjaźń od znajomości. Ta trwałość w przyjaźni. Podejrzliwość. Gdzie byłeś? W teatrze? Na czym? Na sztuce? Z kim? Z Władkiem? Telefon? No.
Zaufanie zaufaniem, ale SMS-iki lepiej sprawdzić. Taka podejrzliwość zabija każdą przyjaźń. A co robiłeś? A czy na pewno tam byłeś? Zadzwonimy, sprawdzimy. Podejrzliwość jest czymś strasznym. Brak zaufania w przyjaźni niszczy natychmiast przyjaźń. Do istotnych cech przyjaźni należy zaufanie, ufność. Zbyt duża kontrola niszczy zaufanie i przyjaźń. Gadulstwo, czyli brak dyskrecji. Powiesz coś w największej dyskrecji swoim przyjacielowi, a on na szczytach swojej dyskrecji powtórzy to tylko innemu dyskretnemu człowiekowi. I tak nagle cała wioska wie. Biały tutaj. Naprawdę to ci się stało? Przyjacielowi powiedziałeś. Nie? Nie da rady. Przyjaźń zakłada dyskrecję. Powiem swojemu przyjacielowi, on zachowa to dla siebie. Będzie to rozważał w swoim sercu i tyle. Ale nie będzie o tym gadał po dachach. A, przepraszam bardzo. I po innych redemptorach. Przed przyjacielem odsłaniam swoje serce, odkrywam swoje tajemnice. Przyjacielowi mam powierzyć swoją największą tajemnicę swojego serca, mam powierzyć przyjacielowi. Jak to mogę zrobić komuś, kto jest gadułą, kto paple nieustannie? To wystarczy, że przy mnie opowie coś o kimś, to już dziękuję bardzo. Z tym człowiekiem bardzo ostrożnie, bardzo ostrożnie. On się chętnie dzieli z innymi różnymi wiadomościami, które nie są dla uszu innych, były dla jego uszu. Tak, tak, są jeszcze inne cechy. No. Są jeszcze takie cechy jak wzgarda, poniżenie, czyli wszystko, co pomniejsza moją wartość też. Przyjaźń ma podnosić wartość moją. Mam przyjaciela po to, żebym się czuł wartościowy. W oczach mojego przyjaciela jestem wartościowym człowiekiem. Po to jest mój przyjaciel też. Żebym czuł się przy kimś wartościowym człowiekiem. Jeśli ktoś szydzi, odnosi się cynicznie, może być tylko znajomy. Co najwyżej, znajomy może być. Cynicznych znajomych czasami warto mieć, bo to trochę pokory nas uczy i wszystkiego. Ale przyjaciel nie ma mnie uczyć pokory. Przyjaciel ma być kimś, przy kim się czuje wartościowym człowiekiem. Możemy takiego człowieka kochać, oczywiście. Kochać mamy wszystkich ludzi, nawet wrogów i przeciwników, ale przyjaciel nie może być. Tak. Ten, kto zadaje cios zdradliwy, jakkolwiek by ten cios wyglądał, taki człowiek też nie może być przyjacielem. Wszelkie oszczerstwa rzucone w oczy czy poza plecami. I dopóki nie nastąpi uzdrowienie takich cech, to z takim człowiekiem wybór takiego człowieka na przyjaciela jest bardzo ryzykowny, jest wysoce ryzykowny. A wybór przyjaciela jest bardzo ważny, ponieważ przede wszystkim pierwsze, co im powierzono w moim życiu, to jestem ja. I pierwszy, o kogo się zatroszczyć w moim życiu, jestem ja. Jeśli mam przed kimś odkryć swoje serce, to muszę być bardzo roztropny. Bardzo roztropny, żeby nie pierdzielnęło coś tam. No. Dlatego tutaj wybór. Do tego jeszcze wrócimy zresztą. I następnie jest dopuszczenie. Czyli jeśli jest wybór, jest też próba, i już się dopuszczam przyjaciela do swojego serca, do swojego wnętrza. O tym za chwilę. I następnie R.S. Drivo mówi coś bardzo ciekawego, co mnie też bardzo nurtuje, jak i w duszpasterstwie żeśmy już o przyjaźni kiedyś mówili, tego lata bardzo dużo. Także wielu ludzi, z którymi żeśmy rozważali przez ponad tydzień przyjaźń, sprawę przyjaźni, to czwarty punkt R.S. Drivo był najbardziej jakoś taki poruszający. Najwyższa zgodność w sprawach ludzkich i boskich, połączona z życzliwością i miłością. Najwyższa zgodność. Ja tego dzisiaj nie rozwinę za bardzo, tego czwartego punktu, ale to jest chyba na zupełnie oddzielną konferencję. O co chodzi? Tak, więc przyjaźń to wybór i rozwój. Przyjaźń to wybór i rozwój. I moi kochani, tak naprawdę przyjaźni uczymy się w przyjaźni. Bycia ojcem uczymy się, będąc ojcem. Bycia żoną uczymy się, będąc żoną. Niektórzy nigdy się tego nie będą uczyli, bo są mężczyznami. Bycia księdzem uczymy się, będąc księdzem. Bycia zakonnikiem uczymy się, będąc zakonnikiem. Trudno wcześniej jakoś teoretycznie się tego nauczyć. Także to jest droga nieustannego jakiegoś rozwoju.
Ja bym ktoś chciał u Syrecha poszukać sobie tych tekstów, o których mówiłem, to jest 6.6-16. Ale dam wam na końcu takie karteczki, tu chyba. Nie, nie ma tego. To trzeba zapisać. Bardzo prosto. 6.6-16. 6.6-16. Mądrość Syrecha. Także z tego, co wynika, nie należy nawiązywać przyjaźni ze wszystkimi ludźmi. Absolutnie. Broń Boże. Także nie należy nawiązywać przyjaźni ze wszystkimi, których kochamy. Mogę kogoś bardzo kochać i wcale nie muszę z nim nawiązywać przyjaźni. To nie. Gdyż nie wszyscy, których kocham, są zdolni do przyjaźni. Mogę kogoś bardzo kochać i mieć świadomość, że nie jest zdolny do przyjaźni. Ponieważ przyjaciel ma być przyjacielem twojej duszy, a jego serce powinno być tak mocno złączone i zjednoczone z twoim sercem, że chciałbyś, aby z was dwóch powstał jeden. Jemu masz powierzyć się jak drugiemu sobie, niczego nie ukrywać, niczego z jego strony się nie obawiać. Erre Zrivo, XI wiek. 10 lat temu przetłumaczony na język polski, błogosławiony dominikanin, który to uczynił. Z najwyższą ostrożnością wymierałem przyjaciół, z najwyższą ostrożnością. Ponieważ wprowadzić kogoś w tak głęboką zażyłość można tylko wtedy, gdy ktoś ten ktoś jest do tego zdolny. Nie można na kogoś nakładać oczekiwań większych od jego możliwości. Nie wiem, masz super samochód, super szybki samochód, rewelacja, normalnie drze gumy, że hej, nie? I ktoś mówi, daj mi się przejechać. A ty potrafisz jeździć samochodem? Nigdy nie jeździłem, mam chorobę lokomocyjną, daj się przejechać. No nie dam. Zabijesz się i samochód stracę, no. Mogę ci dać, jeśli troszkę wiesz, jak się obsługuje tą maszynę, ale jeśli nie wiesz, jeśli ktoś nie wie, jak się obsługuje maszynę przyjaźni, to na razie trzeba się uczyć. Walczyć z chorobą lokomocyjną. Przyjaźń, słowo przyjaźń pochodzi w języku polskim słowa przyjać, sprzyjać komuś, sprzyjać. Przyjaciel to jest ten, kto mi sprzyja. Ale też w takim brzmieniu przyjaźń pobrzmiewa też jaźń przyjaźni. Jaźń blisko jaźni. Jedna jaźń blisko drugiej jaźni. Serce przy sercu. Głębia przy głębi. O, to jest przyjaźń. Nie każdemu objawiamy swoje serce. To byłoby nieroztropne. Serce możemy odkryć komuś, kto wiemy, że go nie zniszczy, nie naruszy go, nie narazi na uszkodzenie. Przyjaciel powinien być towarzyszem mojej duszy. Nie możemy tego oczekiwać od wszystkich ludzi, których kochamy, także od tych, których kochamy. To ma być taki przyjaciel, towarzysz duszy, który chciałby, żeby z nas dwóch było jedno. Ma mieć głębokie zrozumienie mnie. Nie tylko ja mam jego głęboko rozumieć, ale on także ma głęboko rozumieć mnie samego. Izidor Sewilli bardzo pięknie przyjaciela nazywa stróżem duszy. Stróżem duszy. Czyli tym, przed którym odsłania swoją duszę, swoje serce, swoją jaźń. I on się o tą jaźń troszczy, o to serce się troszczy. Tak jak troszczymy się o coś cennego. Znalazłem coś cennego i o to coś cennego się troszczę. On znalazł też coś cennego. Perłę w swoim życiu znalazł. Mnie znalazł. I o moje serce, o moją duszę będzie się troszczył. A ja znalazłem jego serce, jego duszę. I o jego duszę będę się troszczył. Po to też, żeby uleczyć wszelkie wady. Troszczyć się jak o swoje. Jaźń, serce to jest coś odpowiedzialnego za harmonię całej mojej osobowości. Dlatego nie wolno tego odsłaniać każdemu, by nie naruszyć całego człowieka, nie zniszczyć całego człowieka. Tylko przyjacielowi. Tak jak dzieci zostawiamy pod opieką dorosłego człowieka, który wiemy, że zatroszczy się o nasze dzieci. My w sercu swoim jesteśmy jak małe dziecko. W ogóle jesteśmy bezbronni. Nie potrafimy się bronić. Więc zanim dopuścimy kogoś do tego miejsca, gdzie jesteśmy bezbronni, to pierw musimy 5 razy sprawdzić, czy ten człowiek może tam dojść. Erle Zrivo napisał piękne zdanie. Przepiękne. Przyjacielem jest ten, kto słyszy pieśń twojego serca
A jeśli jej zapomnisz, jej słów, on przypomni ją tobie. Pięknie, nie? Przyjaciel to jest ten, kto słyszy pieśń twojego serca, a jeśli byś tej pieśni zapomniał, to on ci przypomnił. On przypomnił. Pieśń wydobywa się z serca, które jest nastrojone, zharmonizowane. Nastroić swoje serce, żeby pieśń była ładna, to musi być harmonia. Musi być wszystko nastrojone. Gdyby Bartek dzisiaj zagrał tutaj nam na nienastrojonej gitarze, to byśmy kwiczeli jak koty tutaj, nie? Przestań, skończ, wystarczy. Dlatego niektórzy, jak zaczynają pieść swojego serca, to krzyczą, przestań, wystarczy, ani chwili dłużej. Ta pieśń ma się wydawać z harmonizowanego serca, z nastrojonego serca. I znowu pytanie, co mogę zrobić ze sobą, aby się nastroić, aby się zharmonizować, by wejść w przyjaźń. W zasadzie nastrojenie mojego serca, nastrojenie mojej jaźni jest celem mojego życia. Żyję po to, aby się nastroić, żeby złapać jakąś harmonię. To Krzysiu Grzywocz mówi, że człowiek jest najlepszym instrumentem na świecie. Nie ma piękniejszego, lepszego instrumentu. Tylko ma jedną wadę. Łatwo się rozstraja. Tak, jakbyśmy, Bartek, jakby teraz wyszedł z tą gitarą na zewnątrz, tam jest 10 stopni mniej, już jest rozstrojony. Już trzeba na nowo nastroić. Z nami jest tak samo. Jesteśmy świetnymi instrumentami, tylko że szybko się rozstrajamy. No i pytanie, jak się nastroić? Co zrobić? Tylko nastrojone serce, czyli możemy powiedzieć zintegrowane serce, wnętrze wydaje piękną pieśń, tylko takie. Jeszcze raz, serce to jest takie najgłębsze miejsce w nas, gdzie spotyka się wszystko, wszystkie sfery naszego życia. Sfera cielesna, sfera seksualna, erotyczna cała, sfera intelektualna, sfera psychiczna, sfera duchowa. To wszystko spotyka się w jednym miejscu, które tak symbolicznie nazywamy sercem, jaźnią. Jung nazywał to jaźnią też. I to najgłębsze miejsce ma być nastrojone. To jest bardzo delikatne miejsce. To jest jakby dyrygent, który dyryguje wszystkim. I do tego dyrygenta nic nie może podejść. On musi być nienaruszony. Tam wszystkie potrzeby nasze się klują. Uczucia, myśli, sny, pragnienia, potrzeby, seksualność, marzenia, wola, cała nasza duchowość, wszystko tam jest. Wewnętrzny dyrygent. Jaźń, przyjaźń. Rozumiecie teraz, o co chodzi? Jaźń, przyjaźń. Serce przy sercu. Te najbardziej delikatne miejsca mają się spotkać. I serce poprawnie rozwija się przy sercu innego człowieka. Serce poprawnie rozwija się przy sercu innego człowieka. Także przy sercu Boga, przy sercu Jezusa. Stąd taka piękna litania do serca Pana Jezusa. Nie? Takie obrazy mi jakieś one drażniły. U mojej babci jednej widziałem nad łóżkiem taki obraz serca Pana Jezusa. Taki Pan Jezus, takie cielesne serce tutaj. Takie. No ja mówię, co za kicz? No? 30 lat, 40 lat mi zabrało, żeby zmienić zdanie. To nie jest kicz. To jest bardzo głębokie. Ja już teraz wiem, że moje serce mogę nastroić przy sercu Jezusa. Ja już nie śmieję się z litanii do serca Pana Jezusa. Jeśli gdzieś mam nastroić serce, to przy drugim sercu. Przyjaźń jest możliwa między ludźmi, którzy cenią sobie nastrojone serce. Carol Jung, my z tego żeśmy bardzo skorzystali, nazwał serce Jezusa sanktuarium człowieka. Potem żeśmy z tego skorzystali bardzo obficie w Kościele. Celem naszego życia jest pierw znaleźć drogę do tego sanktuarium. Którędy do tego sanktuarium dojść? Gdzie jest droga do tego sanktuarium? Noszę w sobie sanktuarium. Gdzie jest droga do mojego sanktuarium? Którędy? Krzysiu Grzywacz opowiadał kiedyś niesamowitą historię. On jest wielkim fanem Junga. Ksiądz Krzysztof Grzywacz, diecezja opolska, znany i egzorcysta i tak dalej.
jest fanem Junga, jest z zawodu, jest terapeutą też. No i będąc kiedyś w Szwajcarii, zaczął szukać pewnej pustelni Junga, takiego domu w Bollingen nad jeziorem, pięknie położonego. Jung miał trochę szczęścia w życiu, ożenił się bardzo bogato i żona szybko zmarła też i został, odziedziczył niezłą fortunę. No i między innymi ma wiele pałaców swoich różnych, ale masz też ten dom w Bollingen. To jest pustelni, to duży, potężny dom. Piękny zresztą, pokazywał mi na zdjęciach, bardzo pięknie położony. No i chciał ten dom obejrzeć, bo ten dom ma swoje tajemnice też, więc koniecznie chciał ten dom obejrzeć. No i był wielce zawiedziony, jak wszedł do drzwi tego domu, bo na drzwiach była taka kartka wieszona, prywatne. Mówi, Boże, koniec świata, prywatne. Liczył, że tam jest muzeum. Ale jak to Krzysiu w swojej urodzie pomyślał sobie, w zasadzie ja też tu jestem prywatnie. Prywatne, prywatne, zrozumie. I zadzwonił dzwonkiem takim. Otwarła drzwi piękna kobieta, młoda, urocza kobieta. Pod Krzysiem, jak pod każdym mężczyzną, nogi się lekko ugięły. No i zapytał jej, czy mógłby zwiedzić dom Karola Junga. Karola Gustawa Junga. I ona wytłumaczył, że bardzo go kocha, bardzo go lubi, że ten dom zna z opisów, z tego. Tam, że... Ja mówię, bardzo proszę, bardzo proszę. A kim pani jest? A wnuczką? Wnuczką Karola Gustawa Junga. Jeszcze raz nogi się pod nią ugięły. Wnuczka Junga oprowadziła go po jego domu. No był przeszczęśliwy, ale na końcu mówi, proszę panią, ja wiem doskonale, że Jung miał też swoją kaplicę. Że pani dziadek miał w tym domu też swoją kaplicę. I chciałem tę kaplicę też zobaczyć. A on mówi, ale to jest niemożliwe, proszę pana. To było miejsce święte dla mojego dziadka. To było jego sanktuarium. Nikogo tam nie wpuszczał, nikogo. Jednego, dwóch najbliższych przyjaciół. I w testamencie jest zapisane, że nikogo nie wolno nam tam wpuszczać. Jeden z naszego rodu ma klucz od tej kaplicy, nikomu tego nie daje. I nikt tam nie wchodzi. To jest serce człowieka. Jung stąd wziął to sanktuarium, do którego wpuszcza się tylko nielicznych wybranych, sprawdzonych nielicznych wybranych. O tym pisał właśnie Jung pewnie, mówiąc o wewnętrznym sanktuarium człowieka. Miejsce najbardziej, największej dyskrecji, tajne, dla wszystkich niedostępne. Przyjaźń jest odpowiedzialnością za to sanktuarium drugiego człowieka. Przyjaciel to jest ten, który zna pieśń. Jeśli by mój przyjaciel tą pieśń zapomniał, to ja mu przypomnę. To jest przyjaźń. To jest też odpowiedzialność za nastrój drugiego człowieka, za to, żeby jego serce było nastrojone, za wewnętrzną harmonię. Musi być nastrój, żeby ktoś się mógł nastroić, ktoś inny też. To jest bardzo ważne w przyjaźni, dobry nastrój. Jeśli przed waszym przyjazdem tutaj, w waszych chatach, był dobry nastrój, dobry klimat, tak żeście przyjechali, to on się wam udzielił. Jeśli ludzie dobrze nastrajali swoje serce, był nastrój w tym, co robili, potrafili się nastroić, to wy wchodząc, żeście to od razu odczuli. Jeśli było inaczej, też żeście to odczuli. My niesłychanie na siebie oddziałujemy, niesłychanie na siebie oddziałujemy. Co nastraja dobrze, oprócz serca Pana Jezusa? Natura, góry. Bardzo trudno rozstroić góry, las, trudno rozstroić. O, człowiek potrafi wszystko, oczywiście, że tak bombkę se puści, nie? Ale normalnie to trudno rozstroić. Wracacie z gór i wychodzicie rano, wracacie po południu i jesteście inni. Ja to widzę po twarzach niektórych ludzi, którzy jak wracają z gór, mają inne oczy, inne twarze niż tego samego ranka, którego wychodzili. Owszem, może byli wściekli, że muszą wyjść, a wracali szczęśliwi, że już są. Ale coś się z nimi stało. Coś się z nimi stało. No. Inaczej nastraja wieczór, dzisiejszy piękny wieczór z zachodzącym słońcem, cudownie oświetlającym Tatry, gdzie on cały czas się zmieniały, cienie się zmieniały, wszystko się... Pięknie. Jesteśmy cudownie nastrojeni przez ten wieczór. Nie?
jest inny nastrój poranka, inaczej nastraja deszcz, inaczej nastraja lazur nieba, inaczej nastraja szumiące morze. I czasami warto posiedzieć długo, dużo czasu spędzić w górę, nie spieszyć się. Usiąść i teraz niech moje serce się nastroi. Dla kogo? Dla mojego przyjaciela. Wrócę do niego z nastrojonym sercem. Niech moje serce się nastroi, niech popatrzę sobie na te chmury. Chmury przechodzą i będzie się nastrajało moje serce. Będę słuchał tego potoku. Owszem, jak się za długo słucha, do toalety potem, ale... Tak. Dobra, wysoka kultura też nastraja serce. Dobra, wysoka, dobra muzyka. Klasyczna muzyka, klasyczna kultura. Bardzo nastraja serce. Człowiek najgłębiej nastraja serce drugiego człowieka. Chciałbym na koniec jeszcze wam powiedzieć dwa słowa o Chrystusie może jeszcze. To wrócę do tego pytania, co chyba w kościele rzuciłem. Nie? Czy może się mrówka przyjaźnić ze słoniem? Czy nie jest to zbyt niebezpieczne? I Arystoteles twierdzi, że nie. Że nie. Zresztą Stary Testament też jest ostrożny co do tego. Raczej nie. Niektórzy, wybrani, pojedynczy, tak. Ale to jest duży fragment poświęcił przyjaźni. Od 8 do 10 rozdziału w Etyce Nikomachejskiej. To jest bardzo ładny, ważny tekst. I on podważa możliwość przyjaźni z Bogiem. Bogowie są innego porządku niż ludzie. Oczywiście to pisze o możliwości przyjaźni z bogami, których on znał. Nie? Człowiek może się przyjaźnić z człowiekiem. Niech się człowiek przyjaźni z człowiekiem, Bóg z Bogiem, mrówka z mrówką, słoń ze słoniem i nie mieszajmy porządków. Niech będzie porządek na świecie. Gdy umierał, ostatnie słowa, które powiedział, były niesamowite. Przyjaciele, drodzy moi przyjaciele, nie ma prawdziwego przyjaciela. Jak to mędrzec musiał coś mądrego powiedzieć na koniec, nie? Ale takie zdanie, to było ostatnie zdanie, które powiedział Arystoteles umierając. Drodzy moi przyjaciele, nie ma prawdziwego przyjaciela. Skąd ten zawód u wielkiego mędrca? Skąd ten zawód? Skąd, co jest źródłem tego rozczarowania? Co jest źródłem naszego rozczarowania względem przyjaźni? Co jest źródłem naszego rozczarowania? Jest taka piękna książka Hermana Hesse, Siddhartha, o dwóch przyjacielach, Siddhardzie i Govindzie, którzy porzucają przyjaźń w imię szukania doskonałości. I tak się schodzą i rozchodzą i są nieustannie zawiedzeni swoją przyjaźnią. Skąd ten zawód? Tego chciałem się trochę uchwycić. Święty Tomasz, ochrzczony Arystoteles, przyjaciel Arystotelesa, w swojej sumie teologicznej, odpowiada na to pytanie trochę inaczej. Przyjaźń z Bogiem jest możliwa, ale tylko w Jezusie Chrystusie. Tylko. Dlaczego? Ponieważ w Chrystusie odbyły się dwa kierunki. Z jednej strony Chrystus się uniżył się, to jest kenoza, tak to nazywamy w teologii kenoza. Czyli pierwsza sprawa, stał się człowiekiem. Druga sprawa, uniżył się do końca. Urodził się gdzieś w jakimś Nazarecie, w żłobie, ze zwierzakami. Potem pędził życie wygnańca, emigranta. Jeśli teraz mamy emigrantów w Europie, warto pamiętać, że Chrystus przez pierwsze lata swojego życia był emigrantem w Egipcie. Także bardzo łatwo w emigrantach zobaczyć twarz Chrystusa. Bardzo łatwo. Ja teraz nie mówię o rozwiązaniu problemu emigracji obecnej, tylko mówię o trochę sferze duchowej pewnej. Potem to, co mówi Piotrek wczoraj, 30 lat żył, no miał być kimś wielkim, a tutaj dalej z matką mieszka, nie? No. Synu, gdzie twoja wielkość? No. Aż potem w końcu, jak zaczął karierę proroka, to skończył na krzyżu, nie? To jest cały czas konsekwentne uniżenie. Tak z jednej strony to jest uniżenie, a z drugiej strony po zmartwychwstaniu jest wywyższenie całej natury ludzkiej aż do poziomu nieba. Wyciągnięcie natury ludzkiej, postawienie na tronie niebieskim. Czyli są dwa kierunki. Uniżenie Boga i wywyższenie człowieka. I w tym momencie święty Tomasz mówi, że te potencjały się wyrównują trochę. Dlatego ten człowiek, który namalował tą ikonę, a to jest ikona przyjaźni,
pochodząca z koptyjskiego kościoła. Powstała w Afryce, w Egipcie. Różnie twierdzą. W VI, VII, nawet VIII wieku. To nie tak ważne. Oryginał jest w Luwrze 50 na 50, więc w związku z tym się wydaje, że da radę, aby ktoś był, proszę ukraść i przynieść do Maciejówki. Bo bardzo byśmy chcieli, żeby był w Maciejówce. To jest ikona przyjaźni. I zobaczcie, Jezus, nie wiem, czy poznajcie, który to jest Jezus, a który to jest jego przyjaciel, Menas. Jego przyjacielem był Menas. To był opat. Są tej samej wielkości w zasadzie. Ponieważ te potencjały się wyrównały. Dlatego możemy taką ikonę sobie namalować, ikonę przyjaźni. Możemy. Chciałbym postawić też pytanie. Pytanie, których często nie stawiamy sobie, bo są tak oczywiste, że nie stawiamy ich sobie. Po co Pan Jezus nas zbawił? Po co? Czy tylko po to, żebyśmy dłużej żyli? Bo mi się wydaje, że bardzo często myślimy, że Bóg dał mi życie wieczne i hura, fajnie jest, nie? Słuchajcie, życie wieczne może być przekleństwem. Może być strasznym przekleństwem. Czy Bóg nas, mnie zbawił tylko po to, żebym długo żył? No owszem, jest to niezły wyczyn, ale jak na Boga to trochę... Jak się zaczęły te wszystkie problemy z Ukrainą, zadzwoniłem, kogoś tu się trzeba poradzić, jakiegoś człowieka doświadczonego, mądrego i no od razu pomyślałem o Karolu Meissnerze. Zadzwoniłem do niego, mówię sobie, Karol, wojna wybuchnie. On mówi, no wybuchnie chyba. Ja mówię, powiedz, co ja mam mówić studentom, jak ta wojna wybuchnie. On mówi, mów jedno, życie nie jest najważniejsze. Życie nie jest najważniejsze. To, czy będę długo żył, czy krótko, to nie jest najważniejsze. Więc jeśli celem zbawienia miało być tylko to, żebym długo żył, to kiepsko. To kiepsko. Oczywiście człowiekowi oddać życie za drugiego człowieka, żeby mógł żyć, bardzo fajnie, ale po co nas Bóg odkupił? Jakbyście sobie prześledzili dynamikę Ewangelii, Chrystus często tak przygotowuje do jakichś takich momentów kluczowych. Jest moment kluczowy, w którym nagle wyjawia coś. Tak idzie w kierunku momentu kluczowego i wyjawia. I wydaje się, że takim jednym z momentów kluczowych w Ewangelii to jest wtedy, kiedy mówi, już was nie nazywam sługami, tylko przyjaciółmi. Chrystus bardzo sobie cenił sługę. Sługo dobry i wierny. Choć w małej rzeczy byłeś wierny, nad wielkimi rzeczami cię postawię. W oczach Chrystusa sługa to jest coś bardzo, bardzo wartościowego. Na podstawie czego Chrystus mówi mi, już was nie nazywam sługami, ale przyjaciółmi. Na podstawie czego? Ponieważ objawiłem wam wszystko. Ja jeszcze do niedawna głosiłem tezę, za którą pewnie będę musiał odpokutować, że co do osób boskich, to nie wiadomo, ile ich jest. Na razie Pan Bóg nam powiedział o trzech. Ale kiedyś mówił tylko o jednej. Więc może jest ich osiem, ale to już zupełnie się nie mieści w naszym małym rozumku. Dlatego pozostał na trzech i tak jest sprawa skomplikowana. Więc jak odkryłem to, a to zdanie w Ewangelii odkryłem w tym roku dopiero. Objawiłem wam wszystko. Koniec. Nie ma więcej nic do objawienia. To zdanie pozwala mi stwierdzić, że są trzy osoby boskie. Nie mam przed wami nic do ukrycia. Całe moje serce jest otwarte. W tym momencie zupełnie inaczej rozumiem sprawę serca Jezusa. Ja tobie objawiłem wszystko. O mnie wiesz wszystko. Próbowałem, jak umiałem, opowiedzieć o tym w przypowieściach, na różne sposoby, poprzez życie innych różnych ludzi. Cały czas opowiadam o sobie tobie. Objawiam tobie wszystko. I jak chcesz, mogę cię nazwać przyjacielem. Jak chcesz, może stanąć serce przy sercu, jaś przyjaźni, głębia przy głębi. Może. I to jest ideał przyjaźni. I dlatego Arystoteles był zniesmaczony przyjaźnią ludzką,
ponieważ oczekiwał od człowieka tego, co możemy oczekiwać tylko od Chrystusa. Dlatego powiedział: przyjaciele, nie ma prawdziwego przyjaciela. Inaczej powiedział: przyjaciele, nie poznałem prawdziwego przyjaciela. Gdyby Arystoteles urodził się troszeczkę później za Chrystusa, był największym świętym być może. Mamy odwagę postawić przed sobą tą ikonę. Mamy tę odwagę. Jezus i Menas. Swoją książkę Erlet z Rivon napisał tak, że to są dialogi. On rozmawia ze swoim przyjaciółem. Pierw jeden z przyjaciół, Iwo. Potem z książki wynika, że ten przyjaciel umiera i rozmawia z dwoma innymi swoimi przyjaciółmi na temat przyjaźni. To jest też ciekawe. Żeby móc budować przyjaźń, trzeba o tej przyjaźni rozmawiać ze swoim przyjacielem. Choć dziś porozmawiajmy sobie nasz ulubiony temat. Jaki? No, o naszej przyjaźni. To jest nasz ulubiony temat. Bez końca można o tym rozmawiać. O przyjaźni. I pierwsze zdanie książki Erleta z Rivon jest absolutnie genialne. To jest absolutnie genialne zdanie. Mówi do swojego przyjaciela Iwo: oto jesteśmy ja i ty, ale mam nadzieję, że jako trzeci jest między nami Chrystus. Bo to gwarantuje, że nie będę od ciebie oczekiwał, że ty jesteś Bogiem. Najtrudniejszą rzeczą do wybaczenia w życiu jest wybaczyć człowiekowi, że jest człowiekiem. Wybaczyć swojej matce, że jest tylko człowiekiem. Wybaczyć swojemu chłopakowi, że jest tylko człowiekiem. I nie oczekiwać od niego, że będzie kimś innym. I przyjaźń jest możliwa wtedy. To jest Dawid i Jonatan. Dlaczego mogą się przyjaźnić? Ponieważ nieustannie mówią: Bóg jest z nami. Bóg jest z nami. Bóg jest z nami. Dlatego ta przyjaźń staje się możliwa. My rzeczywiście nie jesteśmy zdolni do prawdziwej przyjaźni. To Arystoteles ma rację. Tak blisko jest mi do tych ludzi, ale nie mam przyjaciela. I odkrywamy, że prawdziwym źródłem przyjaźni jest Chrystus. Ten, który kładzie delikatnie rękę Menasowi na ramieniu jako oznakę swojej przyjaźni. Ważne jest, żeby nie zrezygnować z przyjaźni. To już na koniec, jako do widzenia. Ważne, żeby nie zrezygnować z przyjaźni. Albo też nie spuścić do poziomu koleżeństwa, znajomości. To są ważne, ale przyjaciel to jest coś innego. I ta dłoń Chrystusa na ramieniu Menasa trochę nas ośmiela, bo skoro ludzie oczekują takiego ideału przyjaźni, to gdzieś musi być zaspokojenie. I to jest właśnie to, że Chrystus kładzie rękę na jego ramieniu i mówi: już nie nazywam was sługami, przyjaciółmi. Jesteście przyjaciółmi. Jaźń przyjaźni. Także celem odkupienia nas nie jest długie życie. Jest przyjaźń. Jest przyjaźń. Chrystus nie pragnie, żebyś długo żył i żebyś żył wiecznie. On chce, żebyśmy żyli z Nim w przyjaźni. On tego oczekuje. Jaźń przyjaźni, serce przy sercu. Dlatego, że objawiłem wam wszystko. Ja objawiłem wszystko. Może tutaj na tym skończymy. Gdybyście mieli